Wprawdzie ostatni rywal Silesii Częstochowa, Wolej Świdnica, miał w dorobku o 4 punkty mniej, to jak się okazało, nie zamierzał sprzedać tanio skóry w meczu w hali sportowej klubu Politechnik. Wprawdzie to gospodynie wygrały pierwszego seta, ale w kolejnych dwóch odsłonach meczu górą były rywalki. Na szczęście gospodynie, mimo iż przegrywały 1-2, zdały rozstrzygnąć kolejne dwie partie na swoją korzyść i dzięki temu wygrały ostatecznie 3-2. Ale jak podkreślały siatkarki Silesii Częstochowa, łatwo o zwycięstwo nie było. Naprawdę było ciężko. Świdnica myślę, że jest dobrym zespołem, chociaż miała też swoje problemy kadrowe. My troszeczkę chorób, więc też troszeczkę przetrzebione i nie, że tak powiem, nie w pełni formie. Ale no, udało nam się, przez dwa sety dobrze wykorzystywaliśmy zalecenia taktyczne, czyli zagrywaliśmy na tą osobę, na którą mieliśmy zagrywać. Potem ta zagrywka była trochę słabsza i dlatego tak to się ułożyło. Zwycięstwo nad rywalem ze Świdnicy dało naszej drużynie 2 punkty, których łącznie Silesia ma 18 i zajmuje drugie miejsce w tabeli drugiej ligi grupy trzeciej, które premiowane jest awansem do turnieju półfinałowego i tym samym daje szansę na walkę o pierwszą ligę. Owszem, do tego momentu jeszcze daleko, ale zapewne zespół ma jasno określony cel, który chciałby osiągnąć. Celujemy w to pierwsze, drugie miejsce, bo między pierwszym a drugim jest raptem 1 punkt. Pokazuje liga, że generalnie 4-5 zespołów walczy ze sobą i każdy z każdym może wygrać, więc do końca nie będzie wiadomo, kto jednak na tym pierwszym, drugim miejscu jest. Chyba, że uda się uzyskać jakąś przewagę, że nie wiem, 3-4 mecze jeden zespół wygra za 3 punkty, a drugi gdzieś tam się poślizgnie. My mamy jeszcze ostatni mecz w Żorach i to jest koniec pierwszej kolejki i potem zaczynamy drugą, jeszcze dwa mecze przed świętami drugiej, a później są duże przerwy, bo gramy dopiero 14 stycznia i też tydzień gramy, tydzień jest przerwy na juniorki, druga liga zawsze ma takie tygodniowe przerwy, więc ja myślę, że kto wytrzyma ten sezon w dobrym zdrowiu, w tym, żeby wszystkie zawodniczki były sprawne i żeby ten sezon, tak jak ja mówiłam na pierwszym naszym spotkaniu, nie da się zagrać równo całego sezonu. Nie ma takiej możliwości, żeby ta sama osoba, nie wiem, w 12 czy w 16 meczach zagrała tak samo, więc jak uda nam się utrzymać równy poziom, to myślę, że będziemy w tej czołówce. Utrzymanie równej formy przez cały sezon jest na pewno trudne, ale zapewne sztab szkoleniowy robi wszystko, by uniknąć nagłego spadku formy drużyny. Staram się indywidualizować treningi, staram się zmieniać ćwiczenia, żeby nie było to bardzo monotonne, żeby w każdym tygodniu wprowadzić coś nowego. Wiadomo, że są stałe elementy, które i tak trzeba zrobić zawsze, ale są też takie ćwiczenia, które można zmieniać i jest ich bardzo dużo w różnej konfiguracji. Dziewczyny też muszą się poczuć. Nawet często jakaś zabawowa forma wprowadza to, że one po prostu rozluźniają się i jest zupełnie inaczej. Część robimy na takiej mocnym zmęczeniu i po to, żeby później, jak jest łatwiej, żeby ta piłka rzeczywiście nas się słuchała, a część w formie zabawowej, która też jest, uważam, że jest ważna.